Więc no, sam jestem ciekaw. Ale tak jak powiedziałem, pomalutku można by zajmować siedzenia, zwłaszcza zapraszam zespoły biorące udział w dzisiejszym konkursie kulinarnym, konkursie nalewek dla turystów. Tak jak powtarzam, atrakcja przy okazji pobytu w Zamościu. A skąd w ogóle tu dzisiaj jesteśmy? Ponieważ obchodzimy jubileusz stulecia powstania Polskiego Związku Łowieckiego. A impreza dzisiejsza to spotkania lubelskie ze stuleciem. Dwie minutki. Zapraszam dalej wszystkich coraz bliżej tutaj do nas. Pod scenę będzie pokaz kulinarny. A jak kulinarny, to wiadomo, że dziczyzna. Warto zobaczyć, warto coś zabrać takiego nawet ze sobą w głowie do miejsca zamieszkania, a w nóż widać, że będzie można skorzystać. Także czas biegnie na skróty, już tylko 1,5 minuty. Zapraszam jeszcze raz pod scenę. Proszę Państwa, mamy przed sobą na scenie szefa kuchni hotelu Artis w Zamościu, pana Marcina. Witam Państwa bardzo serdecznie. Miałem okazję też dzisiaj brać udział w konkursie kulinarnym, byśmy żyli. Powiem szczerze, nie wiem, czy teraz mój pokaz będzie cokolwiek wart po tym, co tam zjedliśmy, ale postaram się coś Państwu pokazać, trochę opowiedzieć o przygotowaniu dziczyzny, połączeniu mięsa z dziczyzny, troszeczkę w tym takim naszym nowoczesnym wydaniu, z tego względu, żeby zachęcić naszych odbiorców, klientów naszych restauracji, żeby tą dziczyznę chętnie spożywali. Pokaz będzie dosyć krótki, będą to dwie potrawy. Myślę, że będzie dosyć ciekawy. Ale Marcinie, dwa słowa byś o dziczyźnie powiedział, tak mówimy, dziczyzna, nie wszyscy wiszą, że to wiatrem pachnie, że to nic nie warte i tak dalej, i tak dalej. Tutaj akurat, jeżeli chodzi o dziczyznę, jestem bardzo smutny z tego powodu, że w naszych restauracjach tej dziczyzny jest tak mało, Szanowni Państwo. Wyjeżdża ona na zachód, ona je, duży eksport jest tej dziczyzny z naszego kraju. Tam tak naprawdę wiedzą, co znaczy nasza polska dziczyzna, w szczególności tutaj z naszego Roztocza. I tutaj bardzo ubolewam nad tym, że my nie doceniamy tego mięsa, które jest bardzo bogate w składniki odżywcze, składniki mineralne, bardzo dobre dla zdrowia, w szczególności to jeżeli chodzi o dietę osób starszych, seniorów, bądź osób chorych. Tutaj to mięso powinno być jak najbardziej spożywane. Boimy się dziczyzny, nie wiem dlaczego. Myślę, że tutaj w szczególności chodzi o to, żebyśmy jak najwięcej zjadali drobiu i wieprzowiny, bo to tak naprawdę produkują konsorcja duża handlowa i chodzi o to, żeby ten zbyt był tego drobiu i tej wieprzowiny oraz wołowiny, a dziczyzna jest tak odsunięta na bok. Dzisiaj przygotujemy dwie potrawy. Jedna to będzie przystawka, która bardzo często, jeżeli już pojawia się na konkursach kulinarnych i tutaj szefowie kuchni bardzo często używają cząber z sarny do przygotowania carpaccio z sarny. Ja się też to carpaccio przygotowałem. Carpaccio, czyli forma mięsa krojona w dosyć cienkie plastry. Żeby umożliwić to pokrojenie cienkie plastry, najczęściej to mięso jest marynowane wcześniej, a później zawijane i mrożone, z tego względu, że dzięki temu możemy je cieniej pokroić. Oczywiście możemy też ten cząber marynować i kroić bezpośrednio. I tutaj moja uwaga taka, ja nie jestem zwolennikiem osobiście długiego marynowania wołowiny z dodatkiem wina, jakichś alkoholi bądź w solankach, z tego względu, że to nam wyciąga smak z dziczyzny. A chodzi o to, że jak jemy dziczyznę, Szanowni Państwo, pamiętajmy o tym, żeby nie zabić jej smaku. Bo nie po to idziemy do restauracji, żeby zamówić potrawę, czy to z sarny, czy z kozła, czy z dzika, żeby nie poczuć jej smaku. To tak jakbyśmy zamówili kawę, a nie chcieli czuć smaku kawy, Szanowni Państwo. Po to zamawiamy dziczyznę, żeby czuć jej smak i nie zabijajmy tego smaku. Chodzi o to, żeby starać się dobierać dodatki, składniki, przyprawy tak, żeby jakość i smak tego mięsa pozostał. Bo z każdej części mięsa można przygotować bardzo dobre danie. Drugim daniem, które przygotuję, to będzie z udca sarny. Przygotowałem dzisiaj burgera, bo dzisiaj burgery są dosyć, Szanowni Państwo, modne, są na czasie, a tak naprawdę
znamy burgery wołowe, znamy burgery z kurczaka, a czego nie zrobić burgera z dziczyzny. Dzisiaj jest burger z saniny z dodatkiem wędzonej słoniny, w środku z dodatkiem czosnku niedźwiedziego i tylko tyle, jeżeli chodzi o przyprawę. Reszta to sól, cukier i pieprz. Nie ma nic więcej, szanowni państwo. Twoje dania będzie ktoś mógł tutaj z tej gawiedzi naszej ja pozwoliłem sobie burgery wcześniej przygotować na mise en place, czyli przygotowałem sobie upieczone, usmażone burgery. Dzisiaj tutaj jednego zrobię na świeżo, samego. Zaczniemy przede wszystkim od carpaccio. Carpaccio, czyli cąber sarny, ja zamarynowałem osobiście, szanowni państwo, tylko i wyłącznie w soli, w cukrze i w czosnku niedźwiedzi. Dodałem odrobinę tylko i wyłącznie sosu sojowego, żeby podbić ten smak umami, bo sos sojowy zawiera ten piąty smak, którego my poszukujemy, czyli smak umami i nic więcej. Szanowni państwo, tak wygląda mocno czerwone w środku, czyli chodzi o to, żeby ten smak tej sarny był wyczuwalny. Z czym podamy nasze carpaccio z sarny? Podamy je z dodatkiem sałatki z bobu i kurek. Z racji tego, że pamiętajmy o tym, że musimy bazować na tym, co jest sezonowe i co jest teraz, tworząc czy to dania, czy potrawy. Tutaj też, jeżeli koła gospodyń jadą na konkurs kulinarny, pamiętajmy o tym, że on się odbywa w danym momencie i czasie, tak? Czyli wtedy warto korzystać z tych składników, które są teraz dostępne w tym momencie i w tym czasie. Podsmażymy sobie na maśle klarowanym odrobinę cebuli, dodamy odrobinę czosnku. Patelnia jest rozgrzana. Ja cebulę sobie oczywiście wcześniej pokroiłem w kostkę, żeby nie zanudzać tutaj zbyt długo, żeby ten konkurs, pokaz nie trwał zbyt długo. Dodamy do tego pokrojony ząbek czosnku. Postaram się dosyć szybko go posiekać. I tu, proszę państwa, ja się odsunąłem od Marcina, dlatego że kiedyś na pokazach byłem, jak on siekał, ja się przysunąłem bliżej, a mało palców nie straciłem, bo to wszystko on pozwoli. O, właśnie, widzicie. Mamy tutaj kurki świeże. Kroimy je tylko delikatnie. Nożem wrzucamy do naszej cebuli i czosnku. No i teraz widzicie państwo, że trzeba do Marcina kuchni iść. Proszę zobaczyć, 2 minuty i nawet salina jest przygotowana. Tak, salina. Salina oczywiście mają kurek, tak żeby ich nie zmiażdżyć, bo żeby one delikatnie nam się tutaj obsmażały. Do tego dodamy ugotowany bób. Bób w tej chwili jest sezon na bób, rozpoczyna się. Bób jest ugotowany w osolonej, pocukrzonej wodzie, obrany ze skóry. Można też dać ze skórą, jeżeli ktoś lubi. Ja zrobiłem tutaj bez skóry. Delikatnie znów mieszamy. Oczywiście całość doprawimy solą i pieprzem. Tylko i wyłącznie będziemy dodać tutaj żadnych innych składników, ani polepszaczy smakowych. Słabo się pieprzy, Marcinie, słabo się pieprzy. Ja wie, zabieram, ale tak naprawdę dobrze się pieprzy. Cóż, mogę zostać. Szanowni państwo, nasze carpaccio podamy z piklowaną rzodkiewką. My dzisiaj tutaj na konkursie mieliśmy okazję próbować kiszonej rzodkiewki. Tam pani słowa gospody miały kiszoną rzodkiewkę, ja się zrobiłem piklowaną, czyli w zalewie słodko-kwaśnej, takiej zalewie zostu jabłkowego, z dodatkiem liścia lagrowego, ziela angielskiego, czosnku i odrobiny chili. Oraz posypiemy to jagodami. Jagody nadadzą nam delikatną słodycz, która wzbogaci nam dodatkowo naszą salinę. Ja powoli będę kroił cąber, układał go na talerzu. To mi się też zamrożony tak daje kroić? Tak, no już troszkę odpuścił, bo ciepło jest, ale w środku jeszcze jest delikatnie podmrożony. Wskazują na to, że jest delikatnie już ciepłe. Zmniejszamy tutaj moc. I oczywiście obowiązkowo kurki lubią się ze świeżym koperkiem, więc dodamy świeżo posiekany koperek. A tu dosyć sporo ilość. Że ja tak blisko stoję. No właśnie. Dodajemy nasz świeżo pokrojony koperek. Dziczyzna lubi się zgołami, ale też żebyśmy nie przesadzili, tak jak wcześniej mówiłem.
żebyśmy nie zabili smaku naszej dziczyzny. Tak mniej więcej wygląda sałatka, dosyć prosta w przygotowaniu. Dania, które tworzymy, moim zdaniem nie powinny być bardzo mocno skomplikowane, jeżeli chodzi o czas przygotowania, bądź jeżeli chodzi o składniki, żeby nie było to dosyć tak przygotowane, że klient, który jest w restauracji, musi bardzo długo doszukiwać się tego smaku. On ma dostać danie, które na talerzu pokazuje mu to, że on je od razu wie, o co chodzi. To jest podobnie jak z winem, jak pijemy, mówimy czuć. Tak, musiałem przywieźć. Pan nie to prawda, lubię do Paryża jeździć, no ale wiesz. O musztardę? Przywieźć musztardę z Francji. Chodzi o to, że musztarda cała gorczyca. Gorczyca dodatkowo będzie nam delikatnie chrupać podczas jedzenia. A u nas rośnie połówka gorczycy. U nas połówka gorczycy rośnie, tak. No taka nazwa musztardy, szanowni państwo, tego nie zmienimy. No dobrze, dobrze, nie będziecie tak prawie. Tak to można nazwać musztarda polska z całej gorczycy. Wiesz, że zawsze się śmieje, jak robisz potrawy, bo tak. Pani nigdy nie da spróbować, to zaraz do pani poleci. Sałatkę, skórek i bogu. Zamrożone tak spróbować? No, za chwilę myślę, że temperatura jest taka, że odpuści i nie będzie zamrożone. Tak, jak w piosence, dziewczyny są gorące, więc się szybko rozpuści. Tak jest. Panie tam też myślę, na tym słoneczku się już zagrzały i panowie też są gorące. Słuchajcie, jak on tam mówi, proszę tak. Panowie, on tam uważa, jak on tam zejdzie z tym takim. Dobrze, jagody świeże. Ale przez ciebie zbierane, bo to wiesz na inny rynek wtedy. Na działce u siebie zbierane. Działka pod Paryżem. Zgadza się, tam gdzie muszarda tam zyska. Jeszcze jakby powiedział, z kim on zbierał, to jak go miałem taką miłą panią, która mi pomagała. No proszę, jak go zbierał ciągle, to nie wiem. Po brosie sukienka była w kroku. Tylko? Od jagód. A ja idę o zakład, że koleżanka miała nie jagoda. Zgadza się. Dobrze, polewamy naszym sosem. Ja się jednak troszkę odsunę, bo to takie pyszne, że nie wystarczy chyba na degustację. Wystarczy spokojnie, że zakroimy jeszcze. Także rozkładamy naszą piflowaną żodkiewkę. No ale Marcinie, teraz tak panią powiedz, bo tak. Rodzica sarny, jagody przez ciebie zbierane w ogródku z panią jagodą. Sarny też sam złapałem. Sarny sam złapał. Kurki, proszę pani, nie kurzeluszki, prawda, ani grzyb, kurki, nie muszka, czy tam pieprznik jadalny. Pieprznik jadalny, on już popieprzył to wcześniej, tak. Prawda? Więc ja nie wiem, teraz żodkiewka jakaś tam, nie wiem, jaka flambirowana, czy jakaś piklowana, żodkiewka, prawda? I to ile ty za takie danie chcesz, to mogę to próbować, proszę pani, bo jak on wystawi na rachunek, to... Całość oczywiście ugotujemy tutaj świeżym kopertem. Zagaduję, o koperkę zagaduję. Ja sobie myślę, spod Paryża, no fajnie, nie? Ale ta w telewizji na przykład jest, teraz bierzemy te kuki, tak? Może coś by wprowadzić. Teraz pójdziemy do pani, powiemy sakra kwestii kuklema, tak? Proszę uprzejmie, szanowni państwo i szanowne panie i panowie, carpaccio z sarny, sałatka z kurek i bogu, jagody i kromona rzodkiewka. Ale to tak, będzie stależ tak. I teraz będziemy tak. Rzucać talerz i państwo będą jeść. Tak, za chwilę pójdę, poczęstuję oczywiście. Druga potrawa, którą przygotujemy, to jest... Proszę, niech pan kucharz musi tutaj wrócić, chciałem powiedzieć. Tak jak wcześniej wspomniałem, ja tutaj pozwolę sobie za chwilę sprzątnąć stolik, jak zespół będzie grał, to ja pozwolę sobie na małe talerzyki nakroić tego carpaccio i dać tutaj do skosztowania. Przyjmujemy. Dla państwa. I szanowni państwo, druga potrawa, burger. Tylko teraz popatrz na tą prawą stronę i na tą lewą, bo tu widzę tylko taki kuśkowek, tak przysięta. Zawsze nie uczyli pan do przodu. No wiesz, ja muszę być poważny, ty się możesz śmiać, ja się muszę być poważny. Zawsze mówią pan do przodu, żebyś się nie przewrócił, ja dlatego tak patrzę. Dobrze, druga potrawa, burger. Tak jak mówiłem, no, podczas mielenia mięsa do szorka dam wędzoną słoninę, która na delikatny wzbogaci na smak, czosnek, niedźwiedzi, sól, cukier i tyle, nic więcej, oczywiście pieprz. No ale cukier jest już niemodny.
Dlaczego? No, bo to każą zamieniać na miód, gnębie tam tego. Tak, ale my pamiętajmy o tym, że miód podczas podwyższonej temperatury traci swoje walory odżywcze. Jeżeli miód dodajemy do potrawy po to, żeby był zdrowszy, to jednak nie ma sensu. Z tego względu, że podczas podwyższonej temperatury on traci swoje walory odżywcze. Już tutaj o smaku nie mówi, proszę. Nie, smak oczywiście, tak. Ale zaczęliśmy mówić o tym, że miód jest zdrowszy od cukru. Nie chcę wejść. Dobrze, burger będzie smażony na rozgrzanej, suchej patelni. A świadectwo lekarskie jest? Jest. Jest jak najbardziej. Jest książeczka sanepidową z tyłu, tutaj w kieszeni można sprawdzić. Ma książeczkę z tyłu, słusznie, tak. Dobrze. Ja tak jak mówiłem wcześniej, burgery sobie zrobiłem też pracę, żeby przygotować, żeby poczęstować, bo za chwilę je włożę tam z tyłu na tapeczu. One były wcześniej ugrillowane, później poszłem delikatnie do pieca na niską temperaturę, tak żeby nie wysuszyć naszego mięsa. Znów te tyły w niego wreszcie, proszę Państwa. Delikatnie za chwilę przewrócimy naszego burgera. Niech on się tutaj smaży. Co dodamy do burgera? Burger podamy z kimchi, z kapusty białej. Co to jest? Kimchi, czyli kapusta marynowana z dodatkiem imbiru, trawy cytrynowej, czosnku, czyli jest to kapusta fermentowana, czyli tak jak u nas kiszona, tutaj kimchi przygotowane z białej kapusty, czyli fermentacja, bardzo, bardzo zdrowa rzecz. Kiszonki i wszystkie produkty fermentowane są bardzo mocno zdrowe. Ale ty mówisz jakiś kimchi, znamy jeszcze raz, można już o retyce głośno mówić, znamy kimchi? Kimchi znamy. Kimchi, czyli wino, a tutaj będzie kimchi. I do tego podamy smażone... Ale to się robi? Tak, jak najbardziej. Produkcji mojej kimchi. Podamy je z boczniakami smażonymi oraz z sosem... oraz z sosem remulada z ogórka małosolnego. Jadek chyba nie dużo sosu z boczniaków, bo takie ma te teksty. No słuchaj, trzeba bawić publiczność, popatrz, tam się śmieją, tu się śmieją, tam się śmieją. Zgadza się. On w międzyczasie spalił kotleta przecież. Spalił kotleta? Nie, tam burgera, przepraszam. Teraz próbuję naprawiać. Ale tak. Wokoło leje, nie na wierzchu. Wodą polałem teraz delikatnie, żeby troszkę odświeżyć. Wodą? Tak. No bo już jak się przypali, to żeby ta przypalenizna od niego odeszła, to go zmoczyłem. Tego nie wprowadzajmy w życie, zmoczenia. Moczone dania tam dałyście komisji, proszę pana. Dobrze. Tutaj będziemy przygotowywać w tej chwili naszą sałatkę z boczniaków. Burger delikatnie będzie dochodził na ciepłej patelni, później go wrzucimy jeszcze na palnik, żeby osiągnął taką temperaturę, jak potrzebuje. Przygotujemy nasze boczniaki. Klarowane masło, cebula piórka. Znowu składniki dosyć proste. Widzę, że Michalina Wysłowska to wysiada z tyłu, prawda, z boku, coś tam jeszcze boczne. I w podskoku jeszcze. Słuchać. Jeszcze w podskoku. Jo, w podskoku jeszcze. Jak młoda sarenka. Jak młoda sarenka. Trzeba troszeczkę podskoczyć. No, trochę nawet... Proszę przyjmować, do 22 mamy jeszcze troszkę czasu. Dużo dzieci jest na rynku wielkim. My mówimy o skakaniu. My też. Żeby ci te dzieci nie powiedziały, co one jedzą. Dobrze, do tego oczywiście czosnek, odrobina soli i pieprzu. Ten pieprz. Nigdy nie mówi, że pieprze soli. Nigdy nie powiedział. Nie, powiedziałem odrobina soli i pieprzu. Teraz tak. Nie, wcześniej też. Nie, wcześniej też. Inaczej nastawiony na słuchanie. Mam bardziej w tym kierunku tego pieprzu. Dokładnie, on jest całkiem antysolny. Nie soli? Jeśli by ktoś powiedział, że taki myśliwy nie jest, to pokorowa jest myśliwy. Ani przygotowałem kimchi, już opowiadam. Kapusta biała szatkowana, do tego marchewka szatkowana, jabłko krojone w kostkę, cebula krojona w kostkę, tarty imbir, posiekany por, papryka gahugaru, to jest taka papryka do kimchi dosyć ostra, ale można ją zastąpić papryką ostrą, mieloną. Odrobina oczywiście na kilogram kapusty z tymi wszystkimi składnikami 20 gram soli. Wszystko wyduszamy, układamy czasno w naczyniu, może to być naczynie gliniane i tu jest najlepsze do fermentacji. Oby to nie było naczynie ze stali szlachetnej.
I szanowni Państwo, fermentujemy przez około 5 dni w temperaturze pokojowej, następnie rzucamy to do lodówki i może spokojnie stać pół roku i możemy spożyć. Czy to jest przepis zaczerpnięty gdzieś ze wschodu, tak? Bo tam nie. Znaczy ogólnie, jeżeli chodzi tutaj o samo kimchi, wywodzi ono się ze wschodu, czyli z Chin, kuchni chińskiej, ale bardzo dobra rzecz. Można robić kimchi zarówno z kapusty, jak i z ogórka, z kalarepy, z białej żotki, z rzepy. Bardzo fajne rzeczy, lekko fermentowane. Nasz burger z powrotem trafia tutaj na ogień. A ja opowiem, jak przygotowałem sos remuladę z ogórka małosolnego. Szanowni Państwo, majonez najlepiej własnej produkcji. Może też być majonez wegański, przygotowany na bazie aquafaby, czyli tej wody z sieciorki, ze słoika. Odsadzając wodę z sieciorki, nie wylewamy jej do zlewu, tylko cedzimy do blendera na 200 ml aquafaby, około 1 litr oleju idzie, 2 łyżki musztardy, łyżka octu, sól i cukier na przełamanie smaku. I delikatnie wlewając olej, blendujemy wszystko i powstaje nam majonez z aquafaby, czyli wegański. Zapisałeś się, panie, prawda? Tutaj ja przygotowałem na bazie majonezu własnej produkcji, ogórek małosolny, cebula siekana i curry, pasta i wymieszany sól, pieprz do smaku. Marcinie, na tej tutaj sekundeczkę, ci jeszcze załapię się za język. Otóż ja też coś tam na patelnię wrzucam i teraz powiedz nam wszystkim. Mamy wodę z kukurydzy, mamy wodę z zielonego groszku i tych, jak ty mówisz tutaj, prawda, sieciorki. Jak one się mają? Tak, większość z nas odcedza i wylewa tą wodę. Jak jest z tym? Czy ją po prostu używać, czy ją wypić? Powiem szczerze tak. Kiedyś jak nasze babcie robiły kiszonki bądź konserwowe rzeczy, wykorzystywaliśmy to wszystko, tak? Powiem szczerze tak, jeżeli mamy produkt nieznanego pochodzenia, czyli ten groszek w puszce, niby skład jest podany, nie do końca wiemy, co tak naprawdę w tej wodzie się znajduje. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli robimy kaszotto bądź jakąś formę ryżu, można tą wodę wykorzystać jak najbardziej, wlać, podlać nasz ryż przesmażony bądź kaszę tą wodą, żeby tak jakby ten ryż i ta kasza wypiła, bo tam są wszystkie te składniki smakowe. Ale jak najbardziej, tak jak mówię, wodę z sieciorki możemy wykorzystać do przygotowania. Moim zdaniem burger już jest, kotlet jest ok. Chciałem, żeby go przypalił, ale pamiętam. Położymy chwilkę bułkę tylko na patelni, żeby złapała odrobinę ciepła. Ale bułki są niezdrowe. Czemu? Wszystko jest niezdrowe tak naprawdę, czyli nie powinniśmy dzisiaj jeść. Ale bułki można zrobić samemu na bazie drożdży, z dodatkiem mleka, odrobinę rozpuszczonego masła, czyli tak zwana bułka maślana à la brioche. Bułka maślana, ciasto drożdżowe przygotowane z dodatkiem masła, odrobiny cukru, soli, tak jak kiedyś robiono w domu bułki. No, zobacz, na górze tutaj, jest sezam. Tutaj zachwala, tak zachwala i tak mówi takie rzeczy, a sam tam wpylał. Tak bardzo widzisz ludzie ze sceny, jak oceniał, prawda, te pasty. Ale tam były same poprawy naturalne przygotowane, że spanie nie było żadnej chemii, więc dlatego tak smakowo jedliśmy. Po chwili ferenta pani się śmieje, ale go nabujałam, prawda? Wszędzie nas oszukują. Dobrze, bułeczka nam się delikatnie podgrzała, składamy. Na bułkę trafia odrobinę sosu remulada. Na to kładziemy naszego burgera. I tutaj, szanowni Państwo, jeżeli chodzi o dziczyznę, pytanie, czy możemy ją podawać średnio wysmażoną, czy tylko wysmażoną? Proszę bardzo. Jeszcze nie znamy, wiesz, wyników konkursu, kto pierwsze miejsce zarobi. A dlatego nikt nie jest taki jak ty. Nikt nie jest taki jak ty. 50% szans. Tak naprawdę, rzecz biorąc, są też sarny, można stopniować tak samo jak polędwicę połową, czyli można podawać średnio czysty, średnio wysmażony, polędwiczkę, zika, jeżeli to są mięsa przebadane, tak, które uzyskały certyfikat, wszystko możemy stopniować podobnie jak wołowina. I tutaj, drodzy Państwo, na marginesie, dzik musi być obowiązkowo z mocy prawa badany na obecność Włosi. Nie możemy go użytkować bez dokumentu weterynaryjnego. Trafiają nasze boczniaki oraz odrobinę kimchi, czyli naszej tej fermentowanej kapusty. No i zrobił piramidę Feopsa. Kto tak usta otworzy? Trzeba ścisnąć. Kogo? Burgera. A burgerka też jest?
Burgerka też może być ściśnięta, w zależności od tego, jak komu wygodnie. Tak. Miałeś takie przypadki? Bywały. Nie pytam. Ale nie będę mówił głośno. Może, to, też, może gdzieś ona się pojawiła. Też ją posypywałeś na zielono? Tak, na zielono rukolu, delikatnie. Cykła. Dobrze. Rukola, szanowni państwo, i nasza bułka. I mamy burger z sardy, z boczniakami, z sosem remulada, z małosolnego ogórka oraz kimchi. Piękne, piękne drogówka. Proszę mi powiedzieć, jak go będziesz degustował. Chyba będziesz ściskał panią, prawda? I podobał. To będzie do pani ścisnę. Burgera. Pani chrup. Pani chrup. No, ja wrócę, tak. No, nic nie. Proszę pani, proszę, ale chyba będziemy musieli tu wybrać panie, prawda? Które się... Ja myślę, że zostawię sobie tutaj te danie za chwilę, tak jak mówiłem, z tyłu. Przygotuję jeszcze kilka tych burgerów, bo mam gotowe kotlety, bułki. Za chwilę złożę tam z tyłu i za chwilę my się tutaj spotkamy na scenie i państwo będą mogli jak najbardziej skoszować. Na scenie, ty palcem pokażesz, ta pani. Za chwilę będziemy tutaj ogłaszać wyniki w konkursie kulinarnym i na pewno większość osób pojawi się tutaj na scenie. A, rozumiem, to jest. Będą mogli sobie skoszować tutaj u nas naszego burgera. No, to jest wszystko. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę inspiracji dane odnośnie dziczyzny, tak jak mówię, szanowni państwo, nie bójmy się dziczyzny i tutaj, tak jak bym policzył, te restauracje na Starym Mieście, które serwują jakąś formę dziczyzny, to pewnie znalazłbym kilka i na pewno zmieściłbym się w trzech palcach, bym pewnie wymienił trzy, które tam naprawdę serwują. A twoja też w tych trzech dziczyznach? Moja akurat nie znajduje się na Starówce, ale też bardzo ciężko, powiem szczerze, przemycić dziczyznę do karty. Z tego względu, że po prostu nasi klienci się jej boją, tak jak wcześniej wspominaliśmy, co moim zdaniem jest błędem, bo... Szanowni myślę, państwo, że to... starajmy się tak przygotowywać potrawy i tak gotować w naszych kuchniach, żeby tych składników chemicznych używać jak najmniej. Myślę, że nie zaprosiłeś specjalnego degustatora. Pan Wojtek jest już w kolejce i będzie na pewno kosztował za chwilę. Nie, wiesz, Marcin, najpierw daj wyniki, niech tutaj panie przyjdą specjalistki. Dobrze. A później co zostanie, to nasz łowczy będzie próbował. Okej, szanowni. Ja już wiem, dlaczego się tyle czeka na dania. Jak kucharz ma taką pomoc, i tyle, to nie dziwne. To długo się trzeba to czekać. Nie dziwne. No ale widzicie państwo, jakie wyszły tutaj dania, no o czym to mowa. Jakbym go nie popędzał, to nic by z tego nie było, prawda? No. Tak, nie ja bardzo serdecznie dziękuję za pomoc, bo to jest taka wena. Kucharz zawsze powinien mieć wenę. Moja jest po lewej stronie. Nie wena, tylko wena. Teraz modne jest, prawda? Tak. Prezeska, eska i tak dalej, i tak dalej. Zgadza się. Ja dziękuję bardzo serdecznie. Za chwilę będą też wyniki w konkursie kulinarnym. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękuję i bardzo. Oczywiście miło cię będziemy widzieli, drogie panie i państwo, prawda?